Organizowane przez Dolnośląski Związek Kolarski zawody poświęcone były pamięci zmarłego rok temu najwybitniejszego polskiego kolarza torowego w historii. Związany przez większość kariery z Wrocławiem Janusz Kieszkowski był mistrzem świata i brązowym medalistą olimpijskim z Meksyku. W pierwszym memoriale jego imienia na wrocławskim torze juniorzy młodsi z całej Polski rywalizowali na dystansie 500 metrów ze startu zatrzymanego. Ton zmaganiom nadawali kolarze z Pomorza i Wielkopolski. Poziom, zwłaszcza w czołówce, był bardzo wyrównany. Różnica między zwycięzcą a zdobywcą drugiego miejsca wyniosła niespełna 1/10 sekundy. Pierwszy memoriał Janusza Kieszkowskiego wygrał Patryk Rajkowski z jedynki Limaro Kurnik, który wyprzedził Łukasza Sacharuka z Pacyfiku Toruń oraz Mariusza Gąsiorowskiego ze Stali Grudziądz. Wypada tylko żałować, że w ogólnokrajowej obsadzie znalazło się zaledwie trzech kolarzy z Dolnego Śląska. Najlepszy z nich, Patryk Kaleta z Kwisy Lubań, zajął 26 miejsce w 60-osobowej stawce.